Liceum Sportowe Gimbasket zaprosiło na dzień otwarty. Hasło to połącz naukę ze sportem. I to miała być zachęta dla uczniów, którzy w tym roku piszą egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty i zastanawiają się już, gdzie mogą kontynuować naukę. Także rodzice mogli zobaczyć, gdzie chcą uczyć się ich dzieci. Robert Kościuk, założyciel Liceum Sportowego Gimbasket i Szkoły Podstawowej Unisport, cieszy się ze sporego zainteresowania. No, mieliśmy okazję dzisiaj widzieć naprawdę bardzo dużo chętnych dzieci, ich rodziców. I to jak gdyby pokazuje, że szkoły Gimbasket, czyli Szkoła Podstawowa Unisport i Liceum Sportowe Gimbasket jest znane. Na tę markę szkoła pracowała, szkoląc także sportowców, którzy później osiągali sukcesy. A pytań było sporo. Tematy czysto sportowe, jak organizowane są zajęcia. Wiadomo, że najwięcej kandydatów do naszych szkół wiąże z uprawianiem koszykówki i ratownictwa wodnego, bo to są dwie wiodące nasze dyscypliny. Oczywiście było trochę pytań na temat zajęć lekkoatletycznych. Ale pytania dotyczyły także siatki zajęć, zwłaszcza po reformie edukacji. Pracownicy szkoły wyjaśniali wszystkie wątpliwości. Osoby, które były tutaj na tym spotkaniu, wyszły z tego spotkania usatysfakcjonowane, z dużą wiedzą na temat tego, jak wygląda organizacja naszych szkół i myślę, że w niedługim czasie podejmą już te ostateczne decyzje. Ale szkoła też wychodzi do samych uczniów, którzy już trenują w klubach i to różne dyscypliny, nie tylko koszykówkę. My nie robimy z tego problemu. My staramy się pomagać uczniom sportowcom, staramy się pomagać, żeby oni mogli łączyć naukę ze sportem, a to, który klub wybiorą, czy to będzie kontynuacja w ich macierzystym klubie, czy będą chcieli zmienić barwy klubowe na Gimbasket, to już jest decyzja samego zainteresowanego i ich rodziców. Liceum Sportowe Gimbasket mieści się przy ulicy Drukarskiej 50 we Wrocławiu.